I tradycyjnie zaczniemy od pytań naszych patronów. I pan Marcin Mączka zadaje pytanie, które myślę, że niekoniecznie do dzisiejszego naszego gościa jest... No zresztą, nie będę za pana odpowiadała. Czy Polskę czeka w najbliższych latach recesja, wysoka inflacja i dalszy rozwój kryzysu energetycznego? Jakie instrumenty powinien wykorzystać rząd obecnie, żeby temu zapobiec? No, to jest ewidentnie pytanie poza moją kompetencją, bo ja nie jestem ekonomistą, tylko prawnikiem. Natomiast myślę, że możemy o jednej rzeczy powiedzieć. Ludzie, którzy znają się na tych obszarach, mówią, że tak, że czeka nas ten kryzys. I dla mnie to jest interesujące z punktu widzenia społecznego i prawnego, bo doświadczenie uczy nas, że jak jest kryzys, to ludzie się radykalizują. Tak? To jest sytuacja, która spotkała Republikę Weimarską przed dojściem Hitlera do władzy. Olbrzymi kryzys na wielu poziomach, to znaczy zarówno ekonomiczny, krach roku 29, a później też takie poczucie utraty, dumy, tego, że jest się na kolanach w społeczeństwie niemieckim. I teraz sytuacja, jeżeli tak będzie, jak mówią ekonomiści, że ten kryzys nastąpi, to mamy duży problem my jako prawnicy, czy ludzie zajmujący się także polityką, bo to oznacza będzie, że ludzie zaczną się jeszcze bardziej bać. Świat będzie jeszcze bardziej chaotyczny. I ten mechanizm ucieczki od wolności, o którym rozmawialiśmy, on się jeszcze bardziej nasili. Co to będzie znaczyło? To znaczy właśnie... Radykalizacja. Ja o tym powiedziałem na początku, że kult siły jest najchętniej rozwijany przez bezsilnych, czyli ludzi, którzy czują się kompletnie zagubieni, potrzebują silnego przywódcy, który da im nadzieję, prawda? Pokaże sprawczość, pokaże właśnie taki kult siły. I teraz ja się tego bardzo obawiam, dlatego że nasze państwo jest już bardzo, bardzo zniszczone. Nie ma właściwie instytucji, nie ma takiego przekonania, że jest coś trwałego. I teraz jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to znaczy jeżeli ten kryzys nastąpi, to będziemy mieli nie tylko problem właśnie ekonomiczny czy energetyczny, ale także społeczny, polityczny i prawny, bo ludzie będą żądać sprawczości i na tych zgliszczach instytucji może się pojawić ktoś dużo gorszy niż Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze bardziej radykalny. I to jest źródło mojej wielkiej obawy, dlatego staram się teraz między innymi pokazywać, że na przykład opozycja nie może robić już nic więcej, żeby osłabiać te instytucje, dlatego że oni nie będą rządzić wiecznie. Jeżeli oni zrobią to samo, co PiS, jeszcze bardziej je osłabią, to jeżeli później przyjdzie inny... Nowa władza, która będzie jeszcze bardziej, nie wiem, na prawo albo na lewo, jeszcze bardziej zradykalizowana, to powie, no już wolno wszystko, bo wszystko zostało zniszczone i niczym się nie różni od tego, co zrobili ci ludzie wcześniej. Ja w jednym z wykładów mówiłem o tym, że zanim Hitler wykorzystał pewne postanowienie Konstytucji Republiki Weimarskiej do tego, żeby przejąć władzę, prezydent Ebert wykorzystał je kilkadziesiąt razy wcześniej. To zawsze jest tak, że to nie tylko Auschwitz nie spadło z nieba, ale przemoc polityczna nigdy też nie spada z nieba. Ludzie się uczą na podstawie precedensu i to jest bardzo groźne. Więc jeżeli wierzyć ekonomistom, to jest prawdopodobne. Jeżeli to będzie prawdopodobne, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko ekonomicznej, energetycznej, ale też prawnej i społecznej. Znaczy to, co pan podkreśla, że mówiąc właśnie za Frommem, że problem chociażby faszyzmu nie był problemem historycznym, tylko psychologicznym. Tak, i on jest z nami. Faszyzm jest z nami, tylko ma inne twarze i inną przykrywkę. Pan Rafał Furgała. Szanowny panie profesorze, jaki jest najsłabszy punkt obecnie rządzącej partii, którego być może nie dostrzegamy? Oraz czego według pana zdaniem brakuje obecnej opozycji, aby nie tyle co przekonać do siebie większe grono obywateli, a bardziej dojść do skuteczniejszego wpływu na coraz gorszą sytuację w kraju? Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Wydaje mi się, że taką rzeczą, która jest ewidentnie słabością, chociaż obecna władza myśli, że to jest siła, jest kompletna wiara w to, że można sterować państwem przez sterowanie ludźmi. Jarosław Kaczyński ma taką, moim zdaniem, filozofię państwa, w której on nie szanuje instytucji, nie wierzy instytucjom, wierzy i szanuje tylko swoje relacje z ludźmi, bardzo często oparte na szantażu czy na możliwości wpływania na podstawie prawdopodobnie jakiejś wiedzy, która nie ma pochodzenia, która nie jest dobra, tak bym powiedział, popularnie zwaną hakami. I teraz są ludzie w historii, którzy właśnie w taki sposób rządzą. Tak? Znaczy uważają, że jeżeli ludzi od siebie uzależnią wynagrodzeniami, pozycjami, zdobędą ich lojalność w relacji osobowej, to będzie silniejsze niż jakakolwiek inna relacja. Oczywiście okazuje się, że tak nie jest, dlatego że jak tylko zmienia się władza albo władza słabnie, to ci ludzie, którzy podłączają się pod takie benefity, okazują się oczywiście najmniej lojalni. Odwracają się jak kurki na kościele i ta lojalność przestaje funkcjonować.
póki się jest w sile, dopóty to działa. I teraz znowu rozwój naszego społeczeństwa jest oparty na tym i prawa, żebyśmy odchodzili od lojalności wobec człowieka na rzecz lojalności wobec instytucji. To jest trudne, bo instytucje są abstrakcyjne. Tak? Człowiek jest konkretny, możemy właśnie się z nim utożsamić. I to jest to, o czym Dukaj pisze, że my nie wierzymy już w abstrakcyjne konstrukcje, tylko widzimy konkretnego człowieka, który się nam daje silny, zdecydowany i za nim idziemy. Musimy pokazywać, że tak naprawdę trwalsze są instytucje, a nie ludzie. Proszę zobaczyć na przykład, na czym polega rozwój gospodarczy. Nie wszyscy może wiedzą o tym, że rozwój gospodarczy, czyli pewien sukces, który odnieśliśmy, był możliwy dopiero wtedy, kiedy na przykład działalność gospodarcza została oderwana od konkretnego człowieka, który żyje 60 czy 70 lat i stworzono spółkę, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną, która jest abstrakcją, ale która trwa dłużej. Tak, dlatego że ktoś, no jeżeli udziałowiec umiera, no to spółka trwa i może funkcjonować, może zbierać doświadczenia, czyli abstrakcyjna instytucja jest trwalsza i daje nam więcej benefitu niż konkretny człowiek. Oczywiście jakiś człowiek musi za nią stać. Tak samo jest z państwem. Jeżeli my nie rozumiemy, po co są te instytucje i wierzymy tylko w człowieka, to jesteśmy zdani na pewną kruchość związaną z człowiekiem i relacjami. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uważa, że jest w stanie sterować ludźmi trochę na zasadach takich, wręcz bym powiedział, jak się trenuje psa Pawłowa, to znaczy pewnego rodzaju nagrodą i karą, prawda, po to, żeby wykształcić pewne działania. To jest bardzo krótkowzroczne. Moim zdaniem to się zemści i to już się mści, bo to jest bardzo zwierzęce podejście do ludzi. Moim zdaniem ludzie, którzy są na szczycie Prawa i Sprawiedliwości, oni nie wierzą w to, że człowiek może mieć w sobie jakieś dobro, być może dlatego, że często widzą to także w sobie i chcą grać raczej na tym, co w człowieku złe i słabe, na przykład na chciwości, na chęci uzyskania pewnego benefitu materialnego i nie budują wizji szerszej, celu takiego, który byłby celem ponadmaterialnym. Nie oznacza to, że opozycja to robi. Teraz przechodzę do drugiej części. Opozycja moim zdaniem w Polsce też nie potrafi nie tylko zbudować tej takiej wizji większej, która jest jakimś celem społecznym, do którego możemy dążyć. To jest problem w ogóle liberalizmu, że on nie jest w stanie tych planów budować. I właściwie także zaczyna grać, zwłaszcza teraz, na kwestii drożyzny, na kwestiach bardziej... To jest oczywiste i to jest normalna walka polityczna. Natomiast w przypadku zwycięstwa, moim zdaniem, ludzie będą oczekiwali czegoś więcej. Będą oczekiwali pewnego rodzaju wartości wspólnych, znaczy jakiegoś planu, jakiejś wizji rozwoju Polski. Ja bardzo często podkreślam, że te wielkie plany, czy te wielkie wizje, które PiS chce realizować, tak jak przekop Mierzei Wiślanej, czy CPK, prawda, czy inne takie działania, my się możemy z nich śmiać, ale one tak naprawdę mają taką funkcję pokazywania pewnego rodzaju wielkiej wizji, z którą się można utożsamić. Może ja jestem bezsilny jako taki mały żuczek, który sobie gdzieś tam żyje, ale moje państwo robi coś wielkiego. I ja wtedy znowu na zasadzie trochę tej fromowskiego podłączenia się do większego organizmu, ja się z tym identyfikuję i lepiej mi się żyje, bo moje życie ma trochę więcej sensu. Moim zdaniem opozycja nie do końca potrafi to zrobić. Też mówi do swoich po prostu znowu. Tak, ale też jest bardziej rozdrobniona na pewne bardzo konkretne elementy walki politycznej. Natomiast brakuje trochę tej wizji, która pozwoli ludziom zjednoczyć się wokół niej. Jest w ogóle ją bardzo trudno teraz zbudować, bo ludzie są różnorodni, ale moim zdaniem to jest absolutnie, absolutnie potrzebne. No jest potrzebne i o tej wspólnotowości pan ją wielokrotnie podkreśla, że jest ta potrzeba tej właśnie wspólnoty i to również tej wspólnoty dotyczącej pewnych tradycji, pewnych rytuałów, co oczywiście tej nowej lewicy się nie podoba. Że to jest inny problem oczywiście. On, proszę zwrócić uwagę, że on też się wiąże, możemy też na co dzień o tym tak nie myślimy. Po co są rytuały? Rytuały są powtarzalnością, która zaprowadza porządek. Jeżeli ja codziennie muszę zdecydować, jak żyć, to stawia przede mną setki decyzji do podjęcia i wprowadza chaos, wprowadza pewien niepokój. Poza tym, czy ja jestem absolutnie najlepszą osobą, żeby podejmować decyzje dotyczące swojego własnego życia? Nie zawsze jest to prawdziwe, bo moje doświadczenie jest ograniczone moim życiem, tak? Ja widzę świat 46, prawie 7 lat, a tradycja widzi go przez tysiące lat, prawda? I jest jakąś skumulowaną mądrością, z której ja mogę skorzystać, prawda? Więc
znowu ta sytuacja, w której ja rezygnuję, wie pani, jest bardzo dużo, to jest bardzo ciekawe, jest bardzo dużo opracowań, jest taka świetna książka o znikających rytuałach, która się ostatnio pokazała, na razie tylko w języku angielskim dostępna, która pokazuje właśnie, jak ważne one są w naszym życiu i to nie chodzi o rytuały tylko religijne, czyli na przykład, nie wiem, o spotkania z rodziną, prawda, o obiadki niedzielne, mm-hmm. prawda, o pewną powtarzalność, która powoduje, że my stajemy się bardziej jakby zakorzenieni mm-hmm. w życiu społecznym, w życiu rodzinnym. Rzeczywiście jest tak, że jest bardzo dużo takich propozycji współcześnie oderwania się od tego. Tradycja jest opresją, tradycja jest wyłącznie złem. Ja staram się też pokazywać, żeby nie to, że to jest bardzo jednoznaczne i skrajne stanowisko i że ono nie zawsze daje szczęść, a nawet bardzo rzadko daje szczęść. Mm-hmm. Jest nawet takie, ja też nie wiem, czy pan profesor zna, tutaj obawiam się, że państwo mogli to już słyszeć, ale wytrzymają państwo. Jest taki test Kocha mm-hmm. psychologiczny, dla dzieci się robi, ale każdemu można właściwie to zrobić. To jest rysowanie drzewa na kartce A4. I teraz już tak upraszczając, w zależności od proporcji tego drzewa określa się... Korzenie, tym, tak? Tak, korzenie, korona, tak, pień i tak dalej. Tak. I rzeczywiście właśnie jakieś dziecko, które będzie w jakimś... No ale też i dorosły, jeżeli będzie w jakimś narcystycznym i rewolucyjnym uniesieniu, zbuduje ogromną koronę, pełną... A zapomni o korzeniach. Zapomni tak. o korzeniach. No i wiadomo, że takie drzewo nie ma możliwości, że zaraz się przewróci, tak? Albo nawet nie wyrośnie. Więc rzeczywiście te proporcje między koroną, tym pniem, a tymi korzeniami są ważne i w życiu indywidualnym, i w życiu społecznym. I teraz też ważne pytanie. Pan też bardzo ciekawie mówił o chociażby o spowiedzi w tym wywiadzie. I teraz jest pytanie J. Michał K.R. Panie profesorze, według mnie najwięcej zamętu powstaje wtedy, kiedy religię pomiesza się z polityką, ekonomią czy jakimś narodowym szowinizmem. Z takim zamętem mamy do czynienia dzisiaj w Polsce i oczywiście w Rosji. Jest to niezwykle groźne. Czy i jak można tego uniknąć? Pytam pana profesora jako prawnika i filozofa. Z pozdrowieniami i należnym szacunkiem dla pani Moniki i pana. Jacek Krzemień. Dziękujemy bardzo za to pytanie i także, ja także pozdrawiam. Ja myślę, że istnieją dwie religie. Mówię dwa rodzaje religii. To znaczy istnieje religia, która bardzo dobrze współgra z tą fromowską ucieczką od wolności. To znaczy to jest taka religia, w której ludzie zatracają swoją indywidualność, poddają się większej sile i nie mają możliwości indywidualnego myślenia i rzeczywiście zostają pożarci jak gdyby przez religię. Jeżeli ta religia, taka religia, która trochę moim zdaniem przypomina bardziej sektę niż religię, gdzie są bezwolni ludzie, którzy po prostu robią to, co ktoś im mówi i nie mają właśnie jakiegoś oporu, rebelii, buntu, który jest naturalny w tym innym, o którym zaraz powiem, rodzaju energii, to ta religia pomieszana z polityką i z państwem jest szkodliwa. I to widzimy ewidentnie w Rosji, widzimy także w Polsce, ale nie zawsze tak musi być. Tak? Na przykład w PRL-u kościół i religia był wezwaniem do wolności, wezwaniem do buntu, prawda? Więc to nie zawsze tak było. Niestety historycznie prawdopodobnie więcej było sytuacji tego pierwszego rodzaju religii. To znaczy, że ona nie dawała ludziom siły indywidualności i spojrzenia na świat w jakiś krytyczny sposób, tylko właśnie zamykała im oczy, zamykała umysły i z tego rodziło się zło. Ten drugi rodzaj religii, moim zdaniem, to jest prawdziwa religia. Jak jeżeli na przykład spojrzysz się na chrześcijaństwo jest religią indywidualną. To znaczy ona jest oparta na tym, że ja jestem jednostką, która nie jest potulna wcale. Tak? Nieraz zapomina się, że w tradycji chrześcijańskiej jest bardzo mnóstwo postaci, które są indywidualistami, które są silne. No? Peterson o tym mówi i dlatego jest tak popularny, bo pokazuje, że niejednoznaczność. Nie? Pokazuje przed Abrahama, tak? który jest ojcem przecież wielkich religii, który siedzi w swoim domku, w swojej norce, tak jak, nie wiem, nastolatek, który nie chce w ogóle wyjść, bo boi się świata, a nagle Jahwe mu mówi idź, tak? idź tam do tego wrogiego świata i się z nim zmierz. I on wychodzi. Tak? On wychodzi i się z nim jakoś mierzy i od tego zaczyna się cała nasza historia. Jest Jakub, który walczy z aniołem. Prawda? To jest postać bardzo ważna, gdzie nie mamy pokornego, znowu biednego żuczka, tylko mamy silnego człowieka, który chce walczyć o swoje i spiera się z Bogiem. Tak? Ta walka z aniołem jest symbolem spierania się z ideałem, w ogóle z tym, czym ten ideał jest i tak dalej, i tak dalej. Ta religia ona nie jest groźna dla propagandy i dla jej pomieszanie jakiekolwiek nie jest potrzebne. Mieliśmy wielu przywódców, moim zdaniem, w historii, którzy mieli w sobie dużo tej właśnie chrześcijańskiej odwagi, indywidualizmu. Moim zdaniem twórcy Unii Europejskiej, przecież
wiadomo, że przynajmniej jeden z twórców Unii Europejskiej jest teraz jakby w kolejce do świętości, tak? W kościele jest w kolejce do świętości, co oznacza, że można stworzyć coś wartościowego, opartego na indywidualizmie, na zdrowym rozsądku, coś sensownego, co w ogóle z jakimkolwiek szowinizmem się nie wiąże, tylko właśnie ze wspólnotą, prawda? Ludzi ponad podziałami, jeżeli wypływa to z prawdziwej religii. Ja bardzo na tym ubolewam, bo uważam, że najgorszy PR religii i chrześcijaństwa robi Kościół katolicki. Tak? To jest dosyć jasne, dlatego że jego struktura jest zhierarchizowana i nie uczy indywidualizmu. Trafiają w związku z tym tam ludzie, którzy sami mają tendencję do uciekania od wolności fromowską i w związku z tym bardzo się jednoczą ze źle rozumianym myśleniem, ideałem, nie są w stanie krytycznie do tego podchodzić i z tego się bierze bardzo, bardzo dużo zła. Bardzo nad tym ubolewam, ale też podkreślam, że te potrzeby, które religia zaspokaja, my jesteśmy bardzo tacy szybcy w jej skreślaniu, bo widzimy tylko ten jeden typ, prawda, ten zły typ religii, a nie ten dobry. Staram się pokazywać także dla celów obniżenia emocji społecznych, bo jest u nas dużo ludzi, którzy mają duży szacunek dla religii i w związku z tym na przykład takie wypowiedzi, jak wypowiedzi pani Doroty Rabczewskiej, mimo że prawnie powinny być dozwolone, powinny być raczej krytykowane niż hołubione, bo dla tych ludzi jest to ważne. Tak? Proszę pamiętać, że obrażenie, nie wiem, religii, powiedzenie tak, jak ona powiedziała, że nie wiem, autorzy Biblii byli napruci winem i palili zioło, to jest uderzenie na przykład w dziadków i rodziców, którzy uczyli tej religii, bo ci ludzie wychodzą na zacofanych idiotów, prawda? I teraz ktoś, kto jest wychowany i dla którego w religijnym środowisku, dla którego religia jest elementem tożsamości, to jest uderzenie w jego jestestwo, bo to jest na przykład uderzenie w jego ojców, w jego dziadów, prawda? I to jest sytuacja, która jest obrażeniem, tak, tego człowieka. Proszę na przykład pomyśleć, co by było, gdyby pani Dorota powiedziała, że ludzie, którzy wymyślili niebiologiczną koncepcję płci, kulturową koncepcję płci, byli napruci winem i naćpani ziołem, prawda? Albo powiedziałaby, że ci, którzy wymyślili zaimki neutralne genderowo, albo toalety neutralne genderowo, byli napruci winem albo naćpani zielskiem. Wtedy ludzie po drugiej stronie powiedzieliby, Boże, jak można naruszać godność tych... No nie powiedzieliby, tak. Powiedzieliby, jak można naruszać godność tych ludzi, dla których to jest ważne... Nie rozumiejąc kompletnie, że po drugiej stronie też są ludzie, którzy po prostu wyznają inne wartości i uderzenie w te wartości jest tak samym poniżeniem ich godności, jak te wcześniejsze słowa. Co ciekawe, akurat to w orzeczeniu tym, które wydał Trybunał Strasburski, jest bardzo wyraźnie pokazane. Uczucia religijne są chronione dlatego, że są elementem tożsamości. Uderzenie w tożsamość jest naruszeniem godności. Stąd jeżeli ktoś mówi, że... słyszałem takie sformułowanie, skoro chronimy uczucia religijne, to powinniśmy chronić też uczucia estetyczne. Jest takie polskie towarzystwo czy stowarzyszenie racjonalistów, które wypowiedziało się w taki sposób, że kiedy oni patrzą na krasnale ogrodowe, to ich uczucia estetyczne są naruszone i chcieliby, żeby one były chronione. No, jest jednak pewna różnica pomiędzy jednym i drugim, dlatego że uczucia estetyczne związane z patrzeniem na krasnala nie są elementem tożsamości tak głębokim jak uczucia religijne, bo Bóg to nie krasnal ogrodowy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, powiedziałabym, Gustaw się nie dyskutuje, więc dla kogoś te krasnale mogą być piękne. Dokładnie tak, natomiast do tego chcę dotknąć, że to jest sytuacja, w której prawdziwa religia nie musi być wrogiem wolności, nie musi być wrogiem indywidualności i nie jest, tak? Twórca religii chrześcijańskiej był największym buntownikiem, jakiego sobie można wyobrazić. Tak? Był rebeliantem. Tak? Był rewolucjonistą i jeżeli ktokolwiek coś zrobił z tym wszystkim, no to znaczy, że popsuł w pewnym sensie. To w braciach Karamazow jest wyraźnie pokazane. Tak. Prawda? Kiedy przychodzi biskup i mówi: Jezusie, odejdź stąd, bo już nie pasujesz do tej religii, którą mamy. My sobie to ułożyliśmy po swojemu. I właśnie Kościół to ułożył po swojemu. Warto w ogóle powrócić do tej lektury, bo to pięknie, że tak powiem, kompleks Edypa i też rzeczy religijne pokazuje. No, ale teraz nie wiem, czy w ogóle tak jak rozmawiamy o rosyjskiej literaturze. Czy no to już w ogóle, tak. Za długie. To się tego już nie da przeczytać. Ale bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź i bardzo ojcu Jackowi Krzemieniowi dziękuję za to pytanie, ponieważ nie powiedziałam, ale jest to ksiądz. Ojciec Jacek Krzemień, wspaniała osoba, pomaga osobom bezdomnym i ciągle zapraszam ojca do programu i nie wyślę książki, dopóki
Ojciec nie odbierze osobiście, tak jak powiedziała. Dobrze, przechodzimy do pytań naszych widzów. I od razu muszę Państwa uprzedzić, że należy to uszanować, ponieważ nasz gość nie czuje się upoważniony, żeby odpowiadać na pytania, które dotyczą Pana syna. To proszę mi wyjaśnić, bo nie chciałbym... Nie, no chodzi o to, że ja się odcinam. No, nie, to proszę... Ja mojego syna cały czas tak samo kocham. Tak. Natomiast ja dostałem od niego, że tak powiem, licencję na mówienie o jego twórczości, czy mówienie o jego życiu, dla napisania książki, którą tutaj pani ma na stole. Dlatego, że wspólnie uznaliśmy, że to jest przedsięwzięcie, które może edukacyjnie się przydać Polsce, w takim sensie, że może na przykład połączyć pokolenia. Ja mam rzeczywiście takie informacje, że ludzie czytający tę książkę mają szansę nieraz porozmawiać ze swoimi dziećmi o rzeczach, które dla nich są ważne. Dzięki połączeniu twórczości Michała i tych kwestii, o których ja tam piszę. Natomiast ta licencja nie obejmowała wieczystej możliwości mówienia czy komentowania tego, co on robi, bo on jest niezależnym człowiekiem, który ma prawo robić to, co chce i ma prawo robić, jest właścicielem swojej twórczości. W związku z tym dziękuję Państwu za te pytania. Z przyjemnością w Waszym imieniu mojego syna pozdrowię. Natomiast chciałbym, ażebyśmy my mogli realizować swoje funkcje publiczne niezależnie, bo tak jak mówię, licencja dotyczyła tej książki, a nie całości naszego życia. Okej, a ja bardzo serdecznie zapraszam Pana Michała do programu. Pan lub Pani Pradi, 21 godzin temu. Czy największą wadą liberalizmu jest jego największa zaleta, czyli stawianie wolności jako wartości najwyższej? Czy dla człowieka zachodu najwyższą wartością nie powinna być godność, czyli fundament ludzkiej podmiotowości, a nie wolność, która nie ma absolutnego charakteru, powinna być tylko okolicznością sprzyjającemu ludzkiemu działaniu, nie celem w samym sobie, manifestująca się jako zakres naszych możliwości, a nie bezgraniczna zdolność do wprowadzenia w życie każdego ludzkiego pomysłu? Czy to nie bezrefleksyjna wolność pozbawiona odpowiedzialności jest przyczyną społecznej rewolucji w USA i w Europie Zachodniej, przeprowadzanej przez radykalną lewicę? No musielibyśmy mieć ze trzy programy pewnie, tak, na tak głębokie pytanie zapraszam odpowiedzieć. Zapraszam na dalsze części. Ono jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo głębokie. Pytanie, czy największą wadą liberalizmu nie jest jego największa wartość, czyli postawienie wolności na pierwszym miejscu? Można odpowiedzieć tak, w pewnym sensie tak, bo wolność jest trudna. Można powiedzieć nawet, że kiedy się patrzy na psychiczne i społeczne uwarunkowania, można powiedzieć, że wolność jest stanem nienaturalnym. To znaczy ona wymaga w pewnym sensie wyrwania się, prawda, podejmowania samodzielnych decyzji, bardzo krytycznego spojrzenia na przykład na konwencje, na tradycje. I skazania na dramat, dylematu, lęku. Tak, dlatego no i o tym pisze Fromm. Tak, że kiedy staję przed decyzją i nikt jej za mnie nie podejmie, no to przyjmuję na siebie odpowiedzialność. Pytanie jest, czy godność może zastąpić wolność. No są tacy, którzy uważają, że prawdziwa godność jest możliwa bez wolności. Dlatego, że jeżeli ja nie odszukam jakby swojego celu własnego, tak, a do tego potrzebuję wolności, tylko właśnie dam się zamknąć w czymś, co mi narzucili inni ludzie. Na przykład jestem dzieckiem, które chce realizować plany mojego ojca, a nie swoje własne. Albo jestem kobietą, która chce realizować plany swojego męża, a nie swoje własne. To czy to jest godność, tak? Czy można powiedzieć, że te dwa elementy ze sobą nie są w jakimś sensie powiązane? Oczywiście prawdą jest też to, że jeżeli my odrzucamy jakiekolwiek elementy, które nas ograniczają w wolności, a są takie wizje takiego moim zdaniem niesłuszne wizje liberalizmu, bo liberalizm to nie jest wolność nieograniczona. Tak? To jest wolność, która... Pamiętajmy, że w tym podstawowym liberalizmie, ja o tym mówiłem, nie będę tego powtarzał w rozmowie z panem Szymonem Pękalą, liberalizm ma te dwie nogi, czyli wolność od przymusu, także takiego, które na nas narzuca tradycja, konwencje, czyli pewna przestrzeń, w której ja szukam swojej godności, realizacji swojej godności, ale też wolność do, czyli rzeczywista możliwość realizacji tych celów i możliwość odnalezienia tych celów. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy człowieka, dajmy na to młodego człowieka, który nie ma żadnych ograniczeń w wychowaniu i nagle on jest wrzucony w świat, który ma milion możliwości, no to powstaje pytanie, czy on może realizować swoją wolność przez dokonanie wyboru, nie mając w ogóle żadnej możliwości oceny, który z celów, który chce realizować, jest bardziej wartościowy lub mniej. To jest doświadczenie, moim zdaniem, młodych, nie tylko młodych ludzi współczesne,
że jest tak dużo opcji, że brakuje kogoś, kto da radę, kto poradzi, co wybrać, prawda? Stąd między innymi popularność reklamy, która jest bardzo merkantylnym sposobem mówienia ludziom, co mają wybrać, prawda? Dlatego, że jest mnóstwo batonów, jest mnóstwo spodni, jest mnóstwo koszul i ktoś musi poradzić, wybierz tę, bo ta jest super, prawda? Potrzebujemy mechanizmu reklamy nie na poziomie tylko wyborów naszych zakupowych, ale na poziomie wyborów życiowych. I oczywiście liberalizm rzadko daje te rady. I to jest problem. To jest problem polegający na tym, że ludzie nie wiedzą, co wybrać, nie wiedzą, w jaką stronę pójść, a liberalizm mówi, no, wolność, róbcie, co chcecie. To jest tylko połowiczny liberalizm. Dlatego dla mnie dosyć ważne jest to, żeby rozmawiać o wartości tych wyborów, no i żeby rozmawiać jeszcze o jednej rzeczy. Elementem liberalizmu jest samodoskonalenie się. Mhm. Po co ono jest? Właśnie po to, żebym ja lepiej zrozumiał siebie, lepiej zrozumiał świat i dzięki temu, żebym mógł lepiej zdefiniować sobie cele, które chcę dzięki mojej wolności osiągnąć. Jeżeli ja nie mam wiedzy, nie mam wiedzy na temat siebie, nie mam wiedzy na temat świata, no to jestem ślepy. No więc po co mi wolność, jeżeli jestem ślepy, bo nie wiem, w jaki sposób mam wybierać. Także to jest sytuacja, moim zdaniem, bardzo złożona. Natomiast ta ostatnia część pytania jest bardzo interesująca, bo na pewno jest tak, że takie całkowite umiłowanie wolności, w której nie ma żadnych ograniczeń, czyli właśnie na przykład ograniczeń tradycji, ograniczeń religii, ograniczeń konwencji, najczęściej nie prowadzi do szczęścia. To wiemy. Ono właśnie prowadzi najczęściej do sytuacji zagubienia, w tym sensie, że nie ma kryteriów, według których ja mogę wybierać, co jest dla mnie ważniejsze. Robię to sam, a jak powiem, w moim krótkim życiu mogę się mylić co do tego, co jest cenne. Więc nie mam rusztowania tradycji, które mi może pomóc dokonać takich wyborów. I wydaje mi się, że jestem wolna, a tak naprawdę staję się niewolnikiem swojej własnej wolności, no bo jestem zdezorientowany. Ponieważ nie znam wartości rzeczy, bo siebie też nie samodoskonale, no to wydaje mi się, że rzeczy nie mają wartości i popadam w nihilizm. I to, o czym pani, tak, jeżeli dobrze pamiętam, mówi tutaj, to jest właśnie taka sytuacja, w której jest mnóstwo opcji, które daje wolność, ale zero kryteriów, które pozwalają mi wybrać z tych opcji ta, która będzie dla mnie najważniejsza, czy najlepsza, czy ta, która pozwoli mi zachować poczucie godności. I na pewno jest jakiś element w tych ruchach takich bardzo skrajnych, które paradoksalnie, wie pani, to jest bardzo ciekawe, są ludzie, którzy mówią, że nowa lewica staje się nową religią. Proszę zobaczyć, jakie to jest zaklęty krąg. Uciekają od religii tradycyjnej, która, od tego złego typu religii, która narzuca sposób myślenia, która wiąże, która ogranicza. Przez chwilę cieszą się wolnością, przerażają się tą wolnością i sami swoją wizję zamieniają w religię, na przykład w taki sposób, że bardzo łatwo wskazują heretyków, którzy się odróżniają od tego kodeksu myślenia lewicowego, ścigają ich, prawda, wykluczają ich ze swojego kościoła lewicowego i zaczyna się dziać dokładnie to samo, bo naprawdę nie ma różnicy pomiędzy tym, czy coś się nazywa katolicyzmem, czy coś się nazywa nową lewicą, jeżeli sposób myślenia polega na tym, że jestem wyznawcą, a nie indywidualnie myślącym człowiekiem. Tak? I w jednym, i w Kościele katolickim, i w Nowej Lewicy jest wielu wyznawców. Są inkwizycje, moim zdaniem, i są heretycy. Tak? To podobieństwo pokazuje, że ta niewola może także pojawić się zupełnie poza religią tą tradycyjną, w nowych wizjach religii. Z tego pewnego właśnie zagubienia, pan mówi, że to w czasach najczęściej powstaje, kiedy jest bieda, głód, ale tutaj akurat to wyrosło na bazie dobrobytu pewnego i mi się kojarzy to z takim doświadczeniem, mniej znanym doświadczeniem psychologicznym, którym się wydawało, że jest cudowne, ale jednak właśnie okazało się, że nie. Czyli wpuszczono dzieci do... Tam różnie, jakieś tam 3-letnie, 5-letnie, to było jakoś tam różnicowane, nie pamiętam nazwiska też, na pewno było to w Stanach, bo oni najwięcej doświadczeń robią. W każdym razie dziecko wpuszczone do pokoju, gdzie jest bardzo dużo różnych, bardzo atrakcyjnych i bodźcujących zabawek, również słodycze i tak dalej. I to dziecko w pierwszym momencie się rzucało na coś, ale widziało, że jest już tutaj zabawka, która jest bardziej kolorowa, brało tą zabawkę i przez pierwsze tam minuty było w ekstazie radości, po czym zaczynało płakać, bo ono sobie nie radziło z tym wyborem, nie miało żadnej struktury. To jest sytuacja, z którą się spotyka bardzo wielu ludzi obecnie, prawda? To paradoksalnie deficyt na przykład czasów PRL-u był łatwiejszy pod tym kątem, bo ponieważ tych wyborów nie było tak wiele. I człowiek się cieszył, bo dostał tak coś. Ja także o tym już mówiłem, że teraz wybór jest raczej stratą niż zyskiem, tak? Bo ja bardziej myślę o tym, czego nie wybrałem, niż o tym, co wybrałem, prawda? Bo jest tego tak dużo. I to jest pewien problem, brak kryteriów i brak wybrania, brak umiejętności czy kryteriów wybrania tego, co dla mnie najlepsze, biorąc pod uwagę, nie wiem, moją konstrukcję psychiczną, moje potrzeby,
No jest problemem, nie ma co ukrywać. Pytań, których wiele się pojawia, tutaj akurat zacytuję pytanie jak przebiegła rozmowa z Jordanem Petersonem, na jakie tematy Państwo rozmawiali, o ile nie jest to tajemnicą, i jakie sprawił na Panu wrażenie? Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnego wywiadu, bardzo dziękujemy. I trzeba tutaj powiedzieć, że Państwo, którzy nie wiedzą, że Pan Profesor został zaproszony między innymi też z Szymoną Pękalą na zamkniętą kolację z Jordanem Petersonem w restauracji, w związku z tym możliwość takiego bezpośredniego uczestniczenia, i rozumiem. Tak, to było spotkanie przed jego wystąpieniem tutaj w Warszawie i to rzeczywiście było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja chcę jednoznacznie powiedzieć, że ja także na Jordana Petersona patrzę przez kategorię różnorodności. On mówi wiele głupich rzeczy. Tak? Mówi w sposób, który nie powinien mówić, w sposób polaryzujący. To, co dla mnie było wartościowe od samego początku, to jest ta jego umiejętność dostrzeżenia tej mądrości, która jest w opowieściach. Prawda? Jest taki cykl jego wykładów o psychologicznej doniosłości opowieści biblijnych, który moim zdaniem pokazuje ogromny wgląd w ludzką naturę, gdzie on swoją wiedzę psychologiczną, która jest pokaźna, wykorzystuje, łączy ją z tymi właśnie starymi historiami, pokazując, że tam jest naprawdę bardzo głęboka mądrość. Natomiast to, co on mówi w kwestiach, nie wiem, klimatu, to, co on mówi w kwestiach innych, nie wiem, szczepień, to są rzeczy, gdzie moim zdaniem bardzo często mówi rzeczy głupie, żeby była jasność, ale to mi nie pozwala, nie przeszkadza, żeby go podziwiać za to, co mądrego opowiada. Poza tym jest bardzo dużo takich prezentacji cząstkowych jego wypowiedzi. Ja je nieraz śledzę z takiego zainteresowanie, żeby pokazać, jak ludzie wybierają rzeczy, które go stawiają w zupełnie złym świetle. Ale nie o tym mówimy. To było spotkanie, które oczywiście było bardzo ciekawe. To jest człowiek bardzo uprzejmy, bardzo miły, który jednocześnie ma trochę tendencję do tego, żeby po usłyszeniu pierwszej części pytania zacząć opowiadać swoją własną historię. I to jest pewien problem. To, co mnie, moim zdaniem, jeżeli miałbym mówić, było wiele pozytywnych rzeczy. Mogliśmy porozmawiać dosyć otwarcie właśnie między innymi o tym, czy on czasami nie przesadza, czy on nie mówi zbyt ostro. No więc on odpowiada na takie pytanie w sposób następujący. Tego trochę wymaga współczesny świat. Gdybym mówił w sposób bardziej uładzony, nikt by mnie nie słuchał, prawda? Kontrowersja się lepiej sprzedaje. To jest bardzo ryzykowna metoda, no ale ją rozumiem. Natomiast to, co dla mnie, moim zdaniem, było trochę mniej godne podziwu, to, że ja sobie wyobrażam, że jeżeli człowiek ciekawy świata przyjeżdża chyba po raz pierwszy do jakiegoś kraju, to chciałby się czegoś na temat tego kraju dowiedzieć, tak? Znaczy zadać na przykład pytania dotyczące tego, słuchajcie, co się tu u was dzieje i jak na przykład, nie wiem, jakie macie podziały społeczne? Czy one są takie same jak u nas w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, czy są może inne? Co na przykład z tradycją właśnie, nie wiem, przejścia z PRL-u do... Takie pytania nie padły. To znaczy to trochę wyglądało w taki sposób, że po bardzo miłym zapoznaniu się... Mistrz czeka na pytania. Tak, w tym sensie to nawet tak wyglądało, tak? Więc Jordan Peterson mówi, to może macie Państwo jakieś pytania. No w pewnym sensie może się mieliśmy, tak, te pytania. Natomiast my wiemy o wiele więcej o nim niż on o naszym kraju, prawda? A za chwilę będzie mówił do ludzi, którzy stąd pochodzą, prawda? Wydaje mi się, że to by że to dla mnie było trochę rozczarowujące, muszę powiedzieć. Ta mniejsza ciekawość świata niż ta, której ja bym się spodziewał po człowieku tak myślącym. Uważam, że ja pani powiem, jak ja na przykład wsiadam do taksówki, to bardzo często mi się zdarza tak, że ja ciągle zadaję pytania taksówkarzowi, a taksówkarz nie zadaje mi żadnych pytań, prawda? I potem wysiadamy i on wie dalej tyle samo, ile wiedział, a ja wiem o wiele więcej, prawda? Ja myślę, że to trochę było tak, że Jordan Peterson zachował się trochę jak taki taksówkarz, tak? Znaczy po prostu myśmy zadawali mu pytania, on powiedział coś, co już wie, natomiast mógł się czegoś dowiedzieć o ludziach, którzy w Polsce żyją, w postkomunistycznym kraju, w środkowej i wschodniej Europie. Moim zdaniem zmarnował tę okazję, być może dlatego, że no nie wiem, bardzo uniwersalnie patrzę na ludzi i dla mnie najczęściej to jest sygnał jednak małej otwartości. Oczekiwałbym, żeby ta otwartość była większa. Ale też pan, jest to pewnego rodzaju pana założenie, bo może nie rozmawiał z wami, a na przykład rozmawiał z wydawnictwem i tak dalej. Tylko pewien wycinek, tak, który... Tylko, że to też ja nie miałem wrażenia, bo wie pani, to nawet jeżeli ktoś mówi mówi myśli, to stara się je przedstawiać w takiej jakby w kontekście, który jest lepiej zrozumiały dla odbiorców. Natomiast druga sprawa, o której chcę powiedzieć, bo moim zdaniem ona jest ważna z kolei, bardzo pozytywna. Że nie było po prostu takiej wymiany, tak? Tak, ale też tego, że to trochę było tak, jak my byśmy byli na wykładzie na YouTube, prawda, na którym Jordan mówi rzeczy, które już powiedział, trochę je uzupełnia, bo my chcemy się dopytać, natomiast
Brakuje na przykład podam przykład. Ja oczekiwałbym, że Jordan Peterson zada pytanie, słuchajcie, jak u was wygląda sytuacja z młodymi mężczyznami? Właśnie. Tak? Czy ona jest taka sama jak w Stanach Zjednoczonych? Czy oni są zagubieni, czy nie? Może są bardziej tradycyjnie wychowani, w związku z tym na przykład trochę inaczej, nie wiem, podchodzą do życia niż u nas, prawda? To jest pytanie, które dotyczy tego, tej ziemi, tak? Tego kontekstu, które na pewno pozwoliłoby mu lepiej poprowadzić wykład, gdyby wiedział, do kogo mówi, prawda? Być może to wie, ma pani rację, może to wie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówię, moim zdaniem on jest wielokrotnie niesłusznie atakowany za niektóre. Tam była obecna także żona Jordana Petersona i to było w dużej mierze i poruszające, i takie bardzo... Ona chorowała bardzo przecież. Tak, ale w tym sensie jego szacunek dla niej. Znaczy, to wyglądało mniej więcej tak, że oczywiście on był tutaj głównym gościem, natomiast w każdym momencie, kiedy ona dawała tylko sygnał, że chce coś powiedzieć, on się absolutnie wycofywał i mówił, jakby prosił ją o to, żeby ona jakby przejęła tę rolę, i ona bardzo dużo rzeczy, na bardzo wiele pytań tam odpowiedziała jej. W pewnym sensie on podkreślał bardzo mocno jakby tę równoważność tego, co on mówi i tego, co mówi ona. Mówię o tym dlatego, że on często jest przedstawiany właśnie jako wróg kobiet, prawda? Jako mistrz inceli i tak dalej. Tak, moim zdaniem to jest ważne, żeby takie kwestie podkreślać, bo jest to człowiek naprawdę bardzo krzywdzony przez ten mechanizm, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Znaczy, bardzo łatwo jest wyciąć fragmenty z jego wypowiedzi, które pokazują go jako potwora, tak, w jakimś obszarze. Bardzo łatwo go zaklasyfikować. Ja naprawdę bardzo apeluję o to, żeby spróbować dać szansę nie tylko jemu, ale wszystkim, pokazać się z różnych stron, bo to jest ważne. Natomiast to, że jest tak atakowany, moim zdaniem mimo wszystko oznacza, że są ludzie, którzy bardzo boją się tego podejścia właśnie, które pokazuje nie tylko wolność, ale też na przykład siłę tradycji. I to też dużo mówi o naszym świecie. Tak, myślę, że to wyczerpujące. Ja chcę też Państwu przypomnieć, że następnym naszym gościem i tutaj o czym rozmawiamy i będzie Roman Warszawski, czyli Red Pillowiec. No i właśnie będziemy też rozmawiali o manostrefie i właśnie tych związanych właśnie z mężczyznami. I też trochę pan w tym wywiadzie z panią redaktor Ewą Kaleto zadaje takie pytanie, które zachęcam właśnie te osoby, które będą może ten przyszły program oglądały bardziej z większą uwagą, żeby też do tego sięgnąć. Czyli Wolna Sobota, Gazeta Wyborcza z 20-21 sierpnia. Czy biały mężczyzna na średnim szczeblu zarządczym jest opresorem czy ofiarą, jeśli mobuje go szef? Czy kobieta jest zawsze ofiarą, a co wtedy, gdy ona jest tym mobującym szefem? Bardzo dobrze, że wybrzmiały też te słowa i jeszcze raz chcę powiedzieć, że nie jestem antyfeministką, nawet wręcz przeciwnie, uważam się za feministkę, co prawda tej starej daty. Ten cytat, który pani przytoczyła, on też pokazuje różnorodność. To znaczy, my bardzo chcemy widzieć ludzi w jednej poszczególnej roli. Ja, oczywiście ten wywiad znowu spowodował ogromną krytykę, głównie ze strony nowej lewicy tak zwanej, ponieważ ci ludzie moim zdaniem mają wiarę w to, że oni są w stanie przy pomocy jednego kryterium albo kilku kryteriów zaklasyfikować człowieka na przykład do grupy społecznej, do klasy i tak dalej. To są bardzo ryzykowne działania, bo one są właśnie bardzo jednostronne i problem polega na tym, że każdy z nas jest wielowymiarowy. Ktoś może być jednocześnie opresorem i ofiarą. I wtedy to, czy uznamy go za opresora czy ofiarę, zależy właściwie tylko i wyłącznie od naszego widzimisię w dużej mierze, bo jest bardzo trudno nałożyć taką bardzo bezpośrednią miarę i ja między innymi powiedziałem to dlatego, że próba podzielenia świata na dwie części, właśnie tych złych i tych dobrych, to jest jedna z rzeczy, którą nowa lewica robi najlepiej na świecie. Tak? Tylko, że to oni decydują o tym, kto jest zły, a kto jest dobry, a wszyscy inni muszą się z tym albo zgodzić. Ma to długą tradycję, tak? Tak. Albo stać się heretykiem. Ale też... Kiedyś ta lewica oczywiście też broniła praw kobiet, ale... Teraz też broni. I tak, ma w sobie dużo dobrych ludzi, tak, którzy mają w sobie wrażliwość, natomiast ten element, ten proces jest bardzo niebezpieczny. Ale też jakby lewica głównie zajmowała się tymi nierównościami społecznymi, związanymi z nierównościami dostępu chociażby do kapitału, tak? I to było jakąś taką... najważniejszą rzeczą w dawnej lewicy. I tutaj jest ta nowa lewica, ale też w postaci już bardziej chyba nawet, nie wiem czy nie personalnie, pana Zandberga, czyli partii Razem. To jest kilka pytań, które się tutaj będą z tym wiązały.
ogólnie mówiąc, ten zapierdalizm, jak to nazwano, i to, że pan powiedział, że te 16 godzin, i to znaczy, już mówię, wyjęte z kontekstu, i teraz ja będę parafrazowała to, co już ja usłyszałam, tak, czytam, a nie to, co pan powiedział, czyli że trzeba pracować 16 godzin, żeby cokolwiek osiągnąć. I teraz pytania w związku z tym. Pan Piotr, czy nie uważa pan za niesmaczne w dobie tak wielkiej kumulacji bogactwa w jednych w rękach tak niewielu, spośród których większość dorobiła się na wtórnym inwestowaniu pieniądza, a nie pracy, tylko niech pan profesor nie obraża słuchaczy twierdzeniem, że kupienie akcji to też praca, wciąż promować mit self-made mana? Wydaje mi się, że to są dwie osobne rzeczy. Ja między innymi w tym wywiadzie pokazuję, że idea samodoskonalenia się jest ideą liberalną, która jest moim zdaniem zwalczana przez nową lewicę. Z bardzo prostego powodu. Jeżeli uważasz, że wszystko, co ze sobą niesie tradycja, standardy, normy, są opresją, dlatego że nakładają ci jakieś ograniczenia, no to jeżeli ktoś ci mówi, masz być lepszy niż jesteś, to też jest ograniczenie. Czy norma staje się opresją. Moje życie, czy moje wychowanie wskazuje na coś zupełnie innego. To znaczy, tylko wtedy, kiedy mam w życiu cel, który każe mi się stawać lepszą wersją samego siebie, to moje życie ma sens. I to też nie jest moja myśl, to jest między innymi to, że szczęście w życiu nadaje nam posiadanie celu, to jest myśl Wiktora Frankla, więźnia obozów koncentracyjnych, który na tym zbudował całą wizję, także psychologiczną, dotyczącą tego, co ludziom daje szczęście w życiu. I teraz, kiedy ja mówiłem o tych 16 godzinach, i to chcę bardzo mocno to chcę podkreślić, ja nie mówiłem o tym, żeby pracować ponad normę. Znaczy, lewica ma to do siebie, że ona jest w stanie każdą rzecz ściągnąć do swojego poziomu i pokonać doświadczeniem na tym poziomie. Bo jeśli pan pozwoli, że wejdę słowo, to się mniej więcej zbiegło, chociaż może tam trochę było wcześniej, wtedy, kiedy też partia Razem, też lewica zaczęła wychodzić, ale też również chyba Donald Tusk, skróceniem tygodnia pracy, tak, i też ilości godzin, to się, i to się wszystko nałożyło. Też. Tak, natomiast to jest sytuacja taka, ja trochę się nad tym zastanawiałem, dlaczego jakaś wypowiedź starszego pana, bo już pomału za takiego się uważam, nagle spowodowało takie wielkie, wielkie oburzenie. Wie pani, jaka jest moja diagnoza tego? Znaczy, mnie się wydaje, że kiedy ludzie mnie być może wcześniej obserwowali, także jako, nie wiem, ojca mojego syna, no to może myśleli, że ja jestem zwolennikiem bezstresowego wychowania i takiego wychowania, w którym nie ma żadnej tradycji czy nie ma żadnych norm. To jest nieprawda. I dlatego być może liczyli na takiego przyjemnego tatusia, który będzie zawsze chwalił i mówił, słuchajcie, to co robicie jest w ogóle fantastyczne i w ogóle nic nie zmieniajcie. Znaczy, ja nie mogę tak powiedzieć, także dlatego, że do mnie nigdy nikt tak nie mówił i wiem, że to nie daje ludziom szczęścia. W związku z tym sytuacja, w której ten bezstresowo wychowujący ojciec nagle mówi taką rzecz, moim zdaniem powoduje jakiegoś rodzaju dysonans. Tak? O co tutaj chodzi? Ale też jest tutaj poważniejsza sprawa właśnie taka, że kiedy ja mówię o tym, że na przykład ja kończyłem swoją pracę, a następnie szedłem na uniwersytet, czy pisałem swój doktorat i nie oskarżałem nikogo o to, że przekraczam normy pracy, bo ich nie przekraczałem. Znaczy to, że ja pracowałem na dwóch etatach, to był mój wybór i oczywiście ktoś może wybrać inaczej. Natomiast problem polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś pracuje na dwóch etatach, i to nie musi być wcale prawnik, to może być ktoś inny, kto chce się, na przykład student, który uczy się i pracuje, prawda, czyli samodoskonali się i później udaje mu się coś osiągnąć. Ja nie mówię, że to zawsze się udaje, ale bez tej pracy nie uda się na pewno. W związku z tym, jeżeli coś osiąga, to nagle zaczyna się go oskarżać o to, bo on jest wyrzutem sumienia. Moim zdaniem takie sytuacje self-made menów są po prostu wyrzutem sumienia dla nowej lewicy. Wie pani, ja też chcę to jasno powiedzieć, ja współpracuję z wieloma ludźmi, i paradoksalnie zawsze zdarza się tak, że kiedy współpracuję z ludźmi, którzy są bardzo nastawieni, mają usta pełne frazesów dotyczące równouprawnienia, niewiele dla niego robią, dlatego że są po prostu leniwi. Tak naprawdę bardzo często to się zdarza. Nie wiem, oczywiście ja nie prowadziłem żadnego badania, ale wielokrotnie, znaczy o wiele częściej zawiodłem się na ludziach, którzy mieli bardzo gadane, jeżeli chodzi o pewną wizję, prawda, nie wiem, społeczeństwa, byli bardzo mocni w gębie, natomiast byli bardzo słabi w robieniu. Być może to jest moje jakieś uprzedzenie, kiedy ja o tym myślę. Mam wrażenie, że ci, którzy naprawdę robili coś wartościowego, mniej mieli czasu na to, żeby gadać o takich wielkich rzeczach, bo po prostu robili je, prawda? W tym rzeczy dobre dla społeczeństwa, w tym także rzeczy dotyczące pomocy innym. Etos pracy. Ja mówiłem tak naprawdę o upadku etosu samodoskonalenia się, który moim zdaniem wynika po prostu z tego,
że ludzie związani z Nową Lewicą mają łatwą wymówkę. Wszystkiemu winny jest system. Tak? To system mi nie pozwolił, to szklany sufit mi nie pozwolił, to ci inni mi nie pozwolili. I zwracam uwagę na to, że jeżeli ja obwiniam zawsze za swoje niepowodzenia system, to nie jestem w stanie stwierdzić, na ile moje własne działania przybliżały mnie albo oddalały od celu. Bo jeżeli ja staram się, nie wiem, o pracę i nie dostaję jej, i mówię sobie, a to na pewno dlatego, że system, to dlatego, że inni mieli lepsze plecy, albo że mieli lepszych tatusiów czy mamusie, to ściąga ze mnie całą odpowiedzialność, żeby zastanowić się nad tym, co ja zrobiłem dobrze, albo co źle, żeby tę pracę dostać. To jest bardzo wygodne, prawda? Natomiast kiedy ja nie wykluczam tego, że systemowe bariery istnieją, bo one oczywiście istnieją. No właśnie, bo to się ale, taka dychotomia tak, robi, albo tak, po prostu zawsze. Ale jednocześnie albo patrzę na siebie i zastanawiam się, czy ja zrobiłem to, co należało, to mam szansę na stanie się lepszą wersją siebie. I to jest rzecz, o której ja mówiłem, a która, jak powiedziałem, przez Nową Lewicę została sprowadzona do zagadnienia prawa pracy, co jest absurdem, dlatego że to jest temat, w którym oni się oczywiście dobrze czują. Proszę zwrócić uwagę, jest to znowu temat systemowy, tak, który zastąpił dyskusję na temat indywidualnego rozwoju człowieka i samodoskonalenia się. To jest problem. Tak? Ja także w tym wywiadzie pokazuję, że gdyby takie myślenie przyjęli ludzie, którzy reprezentowali Civil Rights Movement w Stanach Zjednoczonych i walczyli o zniesienie segregacji rasowej, na przykład to by dalej było prawnik Marshall, który został później sędzią Sądu Najwyższego, to pewnie dalej byśmy byli w chwili w tych latach 40. i 50. Tak? Gdyby sufrażystki miały fajrant wtedy, kiedy pan Adrian Zandberg im mówi, że mają mieć fajrant, to pewnie kobiety dalej byłyby w takiej sytuacji, w której były. Tym ludziom chciało się więcej po prostu. Chcieli zrobić coś, co było bardzo wartościowe dla społeczeństwa. Było strasznie trudne. Myślę, i na pewno nie byli w stanie tego zrobić w ciągu 8 godzin swojej pracy. Musieli to robić także po pracy i musieli sami stawać się lepszą wersją siebie, żeby to było możliwe do osiągnięcia. Myślę, że tutaj jest kilka rzeczy, które, ale nie będziemy tylko tak dla wyjaśnienia, że kilka rzeczy, które są chyba nie kwestią jakby niezdefiniowania, prawda, czym jest praca i teraz ktoś, kto nie znosi swojej pracy i siedzi ileś godzin w korporacji, robi i wie, że się nie rozwija, prawda, tylko właśnie wręcz przeciwnie, jest, czuje się wykorzystywany. Jego inaczej będzie podejście do pracy niż kogoś, kto ma swoją kancelarię, ale też na przykład student, który będzie się doskonalił i będzie traktował to, że to jest właśnie samodoskonalenie, a nie praca, która jest wykorzystaniem. I tutaj myślę, że powinna być dyskusja, a nie od razu właśnie... Z całą pewnością, natomiast to pytanie ma jeszcze jeden element dotyczący tego, czy nie wiem, inwestowanie, czy obracanie kapitałem jest pracą, czy nie jest pracą, czy te różnorodności społeczne nie są obraźliwe. To jest niezwykle trudna dyskusja, dlatego że moim zdaniem tutaj też jest potrzebne jakieś spotkanie się. Ja jestem zwolennikiem tezy, że ludzie są różni. Mają różne talenty, różne zdolności i to wynika po prostu z kształtu świata. To nie jest kwestia, którą my możemy zniwelować. Mamy inne predyspozycje, mamy inne umiejętności, mamy inne zdolności i wizja społeczeństwa, które jest absolutnie równe w każdym wymiarze, moim zdaniem jest wizją nawet nie utopijną, ale dystopijną i przerabialiśmy takie wizje. Ona zawsze przynosi zło, dlatego że zabija ludzką inicjatywę, zabija indywidualizm, dążenie do realizacji czegoś wielkiego. Musimy tak ułożyć społeczeństwo, żeby zwalczać bariery systemowe, ale nie zabić tej inicjatywy czy tego indywidualizmu. To jest strasznie trudne. Na pewno nie da się tego zrobić skrajnościami. O tym sobie powiedzieliśmy. Trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ja się niestety obawiam, że stanowisko tych moich krytyków jest zbyt jednoznaczne. To znaczy, ja bardzo mocno podkreślam, że moja historia życiowa jest dowodem na to, że to właśnie te systemowe ulepszenia, które zostały w PRL-u wprowadzone, które doprowadziły moim zdaniem do bardzo posuniętego egalitaryzmu. Tego, że wszędzie była bezpłatna szkoła, wszędzie było bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, co nie jest wcale takie oczywiste, na przykład w Stanach Zjednoczonych, prawda? Wszędzie były studia wyższe, które były bezpłatne, wszędzie były biblioteki, później internet. To nie są rzeczy, które są oczywiste. Tak? I teraz, wie pani, moim zdaniem bardzo często na naszą sytuację jest narzucane są pewne, ja bardzo często spotykam się z argumentami dotyczącymi Polski, które są wzięte ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, prawda? Tak jakby ludzie zapominali, że my jesteśmy naprawdę dosyć egalitarnym społeczeństwem dzięki naszej historii, czy z powodu naszej historii i ciągłe przenoszenie tych kalek tutaj jest po prostu błędne. To się da zrobić, tak? Da się swoim wysiłkiem połączonym ze sprzyjającym systemem osiągnąć, moim zdaniem, coś ważnego.
Natomiast ciągłe mówienie, że system przeszkadza i w związku z tym ja nie muszę się starać, nie jest na pewno, nie jest na pewno drogą. Tak, to oczywiście moglibyśmy jeszcze, i myślę, że będę chciała i też Państwa przepraszam do komentowania, żebyśmy za jakiś czas nie zrobili drugiej części, bo tu by się chciało z takimi osobami jak Pan, ale nie tylko z wieloma naszymi gośćmi, którzy mówią o tej wolności, o liberalizmie, porozmawiać też o tym, czym jest determinizm i dzisiaj go możemy postrzegać, bo jakby też właśnie to myślenie o tej wolności trochę zapominamy i też właśnie ta nowa lewica z jednej strony mówi, że system jest winny, czyli jakby to pewne usprawiedliwienie dla jednostki, pokazanie jego bezradności, z którym też się częściowo zgadzam, czyli jest to pewnego rodzaju determinizm, a z drugiej strony też odrzucenie wszystkiego, co jest tak. Na przykład determinizmem, a tym chociażby właśnie tradycją, rodziną, czy no jakby myśleniem właśnie w ten sposób. Też to, co zwróciłam uwagę, sobie zapisałam, kiedy Pan się odnosi właśnie do tej nowej lewicy i tych rzeczy, powiedziałabym też chociażby światopoglądowych, że ja to sobie nazwałam ileś lat temu zupełnie w innej sprawie, jako coś, co jest takim terrorem juwenalistycznym, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy wiedzą lepiej, bo oni właśnie rewolucjonizują ten świat, a my, starsze pokolenia, mamy być tymi dziadersami, którzy składają samokrytykę i wtedy mogą funkcjonować w tym. I żeby po prostu mamy się też nie dawać. I tak jak Pan tutaj mówi też o rzeczach, które w tradycji, czy właśnie w rytuałach, czy w kulturze, która jest przenoszona przez wieki, nie wszystko trzeba odrzucać, nie trzeba zabijać wszystkich wróbelków w Chinach, czy też kiedy poddajemy tapiokę, tak? Maniok, obrabiamy maniok. Tak. To trzeba mieć trochę szacunku dla tradycji, bo inaczej możemy umrzeć. Umrzeć bez świadomości nawet tego dlaczego, tak? Bo to się odkłada w organizmie. Ale to Państwa zachęcam do przeczytania tego bardzo ważnego tekstu. Tutaj pojawiają się kolejne pytania o Pana Petersona, ale to już rozumiem, że Pan już też o tym odpowiedział i nawet jeżeli tu są jakieś skonkretyzowane. No ale też jest Pan chyba Staniach. Czy uważa się Pan za konserwatystę, niekoniecznie narodowo-katolickiego czy pisowskiego, ale czy chociażby jest bliska Panu tradycja liberalnego konserwatyzmu plus Pana stosunek do aborcji? Czy to jest pytanie, które ma mnie doprowadzić do samootagowania się, tak? I ja odmawiam, jak powiedziałem, otagowania się, dlatego że te kategorie, one są bardzo pojemne i w związku z tym nazwanie siebie tak czy inaczej, to znaczy, nie wiem, liberałem, konserwatystą, nawet liberalnym konserwatystą, albo zwolennikiem, czy osobą wspierającą ruch pro-choice, albo wspierającą ruch pro-life, jest od razu sytuacją, w której człowiek dokładnie robi sobie to, czego nie chce, żeby zrobiły mu inne osoby. Więc ja może powiem tak, ja szukam, nie bez przyczyny mój nick, mój pseudonim na Twitterze brzmi w sam raz, dlatego że wydaje mi się, że to jest piękne polskie słowo, które powoduje znalezienie pewnego złotego środka. Ja nie chcę się opowiadać za konkretną etykietą, tylko chcę pokazać, że w życiu my potrzebujemy pewnego balansu. Na pewno, jak powiedziałem, my potrzebujemy dużo wolności od przymusu, ale jednocześnie musimy zrozumieć, że nasz pobyt tu na Ziemi jest bardzo krótki i nie jesteśmy w stanie samodzielnie zdobyć pełnej mądrości, która nam pozwoli osiągnąć szczęście i spowodować, że nasze wybory zawsze będą sensowne. Nasza tradycja, w tym także religia, ale w tym dobrym typie, nie w tym złym, czyli tym wolnościowo-indywidualnym, jest źródłem mądrości, która jest i czeka na to, żeby ją odkryć i żeby ona nam pomogła w tych decyzjach. Więc jeżeli ktoś za bardzo kieruje się w stronę tej wolności, zapominając o tym, jak ja to w tym wywiadzie nazywam, rusztowaniu tradycji czy religii, to wtedy niestety ryzykuje bardzo dużo, dlatego że wtedy sam wystawia się na walkę ze światem, który jest naprawdę bardzo trudnym przeciwnikiem. To, że my tutaj jesteśmy w sensie ewolucyjnym, oznacza, że mamy pewne predyspozycje i jesteśmy adaptowani do tej rzeczywistości w sensie biologicznym, ale kultura też jest adaptacją, czyli na przykład na konwencje dotyczące życia w rodzinie, rytuały, nie wiem, żałobne, to są wszystkie rzeczy, które my odrzucamy. Tak, ja często moim studentom tłumaczę, bo jako prawnicy zajmują się konwencjami, bo prawo zwyczajowe, konwencje są bardzo ważne dla nas. Na przykład pokazuję im pewne zmiany konwencjonalne. Proszę zobaczyć, kiedyś, przecież zwłaszcza na prowincji, tak zwanej w mniejszych miejscowościach, całkowicie normalne było to, że chłopak przychodził prosić o rękę, prawda, swoje
rodziców swojej przyszłej małżonki. Oczywiście to jest absolutnie teraz nie do pomyślenia i to jest zrozumiałe także z punktu widzenia zmian społecznych, ale ktoś może wyśmiać znowu tę tradycję, ale proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji małych społeczności, w sytuacji, kiedy nie było pełnego wsparcia państwa w postaci opieki, przedszkoli, ubezpieczenia społecznego, tak jest ciągle w Afryce, prawda, gdzie jedyne ubezpieczenie są dzieci, młode małżeństwo, które ze sobą się wiąże i ma na przykład dzieci, jest jakby zależy bardzo mocno od wsparcia rodziny. Więc ta próba jak gdyby sprawdzenia siebie, która może była nieraz nieporadna, ale tego, czy będziemy do siebie pasować, czy jesteśmy w stanie żyć bez konfliktu, czy ty mi się młody podobasz, tak? Mm-hmm. Albo czy ty w ogóle chcesz z nami tutaj być, to w tym była jakaś mądrość, która powodowała, że to społeczeństwo było bardziej spójne i ci ludzie przynajmniej mieli szansę sprawdzić się. Teraz to już jest niepotrzebne także z tego powodu, że młodzi ludzie mają wsparcie zewnętrzne. Tak? Są przedszkola, żłobki. Jest łatwiej się rozwieść. Pewnie tak, to jest w ogóle inny jeszcze problem. Natomiast to pokazuje, że oczywiście ta konwencja, która wcześniej miała sens, teraz już ten sens straciła, ale nie można powiedzieć, że ona była bezsensowna zupełnie, dlatego że w niej była ukryta mądrość. Oczywiście jak ten młody z tą połówką wódki przychodził, on nie wiedział, że ta mądrość tam gdzieś jest, prawda? Że na przykład on będzie potrzebował, nie wiem, babki swojej żony do tego, żeby ona właśnie zapewniła jej opiekę, jej dziecku i tak. My tego nie wiemy, tak jak z tym maniokiem, tak? Ludzie tam obrabiają ten maniok, robią to automatycznie, nie wiedzą, że to im daje pewien benefit. Tak samo tutaj my możemy nieraz nie wiedzieć, że konwencje są nam potrzebne. Mamy wiele osób, które później dopiero sobie zdają sprawę, że na przykład zerwanie z rodziną wcale nie przynosi szczęścia, tak? I to nie wynika z tego, że my jesteśmy właśnie zdeterminowani. Po prostu kultura, pewne elementy kultury są też wytworzone przez ewolucję. Jeżeli są z nami, to są z jakiegoś powodu, prawda? Są z jakiegoś powodu i naszym celem jest odkrycie tego powodu. Nie zawsze potrafimy to zrobić, nie zawsze potrafimy to do tego dotrzeć, ale przynajmniej nie wyśmiewajmy, prawda? Starajmy się zrozumieć, że jeżeli nasze społeczeństwo żyje jakąś konwencją, jest ona obecna, ona może być szkodliwa, żeby była jasność. Było wiele rzeczy, które były konwencjonalne i były bardzo złe, natomiast zmierzam do tego, że my musimy nie potępiać wszystkiego, w czampu, tak? Znaczy nie możemy wrzucać wszystkiego do jednego worka i mówić, że na pewno wszystkie konwencje i wszystkie tradycje są bez sensu, dlatego że niektóre są bez sensu. To tak nie działa. Amen. Jak nakazanie. Tak. Amen. Tak właśnie zawsze proszę gościa, żeby tak na koniec powiedział coś od siebie, właśnie jakieś przesłanie i w sumie pan już to powiedział. I to jest tak, nie wyrzucajmy wszystkiego, czyli właśnie nie zabijajmy tych wróbelków. Czy ta metafora tych wróbli jest zrozumiała? Może proszę powiedzieć o Chinach i może nie wszystko. No ja o tym mówię właśnie w tym wywiadzie, to jest znana historia. W Chinach Mao Zedong kiedyś podjął decyzję centralnie oczywiście, że trzeba wybić wszystkie wróble, dlatego że one wyjadały zboże. No w związku z tym Chińczycy ruszyli, bili w garnki, prawda, wróble, które nie mogły odpocząć przez ten hałas, padały, wywozili wozami te wróble. No i byli bardzo zadowoleni, że usunęli oto szkodnika, prawda? Następnie okazało się, że jak zabrakło wróbli, no to insekty fantastycznie się rozwijały, między innymi szarańcza, która oczywiście zjadła zbiory o wiele skuteczniej niż to zrobiły wróble i nastąpił wielki głód, który zabił wiele, wiele ludzi. I ta historia pokazuje, że my nieraz możemy nie rozumieć, jaka jest waga elementu, który składa się na złożony system. Tak? W tym przypadku na ekosystem rola wróbli, która nam się wydaje zła, podczas kiedy my nie rozumiemy, jaki benefit ona przechodzi. Kiedy człowiek staje tutaj akurat z naturą i wydaje mu się, że jest od niej mądrzejszy, tak jak Mao myślał, to wyciąga jeden element i system upada, bo my nie rozumiemy, jaka jest waga tego systemu. Ja w tym wywiadzie pokazuję to, że nieraz tradycja, konwencja może być takim wróblem. Tak? I my możemy nie rozumieć do końca, jaką ona rolę odgrywa w całym systemie, dlaczego jest potrzebna, bo tradycja i kultura jest mądrzejsza od jednostki. To jest nasza skumulowana mądrość. I wtedy usuwanie jej, takie bardzo arbitralne, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego ten wywiad został zatytułowany Nie zabijajcie wróbli. Starajcie się patrzeć na... Nie ale wiem, w papierowym, bo zdaje się, że państwo będą mieli link, więc tam jest... Może jest inna nazwa, natomiast zwracam uwagę na to, że jest dużo tak, na przykład, nie wiem, rola mężczyzny, rola kobiety, małżeństwo, prawda, które dla jednych jest w ogóle już przeżytkiem, a inni, na przykład pary homoseksualne, walczą o to, prawda. To są sytuacje... Jeżeli ja mam w ogóle, myślę, jakoś podsumować tę naszą rozmowę, za którą dziękuję, myślę, że ona dotyka wielu bardzo ciekawych kwestii, to
Ja bym chciał, żebyśmy byli trochę bardziej ostrożni w wydawaniu wyroków. Sędzia musi ten wyrok oczywiście ostatecznie wydać, my też musimy, natomiast my nie mamy tego adwokata i oskarżyciela, którzy nam pozwalają być bardziej obiektywnym, więc musimy rozumieć, że mamy bardzo często tendencję do zbyt surowych wyroków, na przykład do skazywania tradycji, skazywania pewnej roli społecznej, bo patrzymy i mówimy, nie rozumiem, więc na pewno to nie jest potrzebne. Chińczycy też myśleli, że wróble nie są potrzebne i to się wszystko zawaliło, więc ja chciałbym, żebyśmy byli trochę bardziej ostrożni w oglądaniu tych elementów. Mm-hmm. Zachowali możliwość, że może my nie rozumiemy, po co one są i fakt, że my nie rozumiemy, po co one są, wcale nie oznacza, że są niepotrzebne. Mm. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przychodziło mi kilka razy do głowy pewne pytanie, gdzie ja sama sobie odpowiadałam i w różnych wypowiedziach, ale jeśli pan pozwolił, to zadałabym panu to pytanie i czy mogłabym było prosić, żeby pan na to pytanie odpowiedział u siebie, a wtedy nasi widzowie również przyjdą na pana. Ale żebym ja odpowiedział na swoich kanałach, tak? Tak. Dobrze, to proszę powiedzieć, jakie to pytanie. Pytanie będzie ze wstępu. Ja należę do tego pokolenia, w którym istniała ściągawka w szkole. Tak. Czyli ktoś był dobry z matematyki, pisał pozostałym ściągawkę. Tak, tak. I fantastycznie się współpracowało, przekazując. To był dobry z polskiego, pisał wypracowania. Była wspólnota tworzona przez uczniów. Wspólnota wiedzy. Wspólnota wiedzy. Ktoś, czy był w czymś słabszy, to było. Oczywiście były też różne rzeczy, które tam były złe, czyli na przykład była fizyczna przemoc, ale ona była z kolei łatwiejsza, to jest dygresja, ona była łatwiejsza do zauważenia niż dzisiejsza przemoc, która się może odbywać właśnie tak, że wszystko, właśnie rączki są czyste i nie ma żadnych siniaków, a dochodzi do samobójstwa. Ale zostańmy przy ściągawce. Tak. Ściągawka, która była czymś, możemy powiedzieć, nieuczciwym, prawda? Tak. W stosunku do nauczyciela, w stosunku do innych, chociaż było na to przyzwolenie. Najgorszą w ogóle osobą, która mogłaby być w tym, był kapuś. Tak. Ktoś, kto donosił, był kimś najgorszym. Ma się wrażenie, że dzisiaj wychowanie młodych w duchu rywalizacji, jednocześnie podniesienie kogoś, kto będzie oskarżycielem w imieniu ofiar, tak naprawdę będzie kapusiem trochę w niektórych sytuacjach. Tak. Będzie skazywał. Chciałabym pana pytanie, żeby pan odpowiedział. Co pan myśli o ściągawce? Zwykłej karteczce papieru? Nie mam teraz odpowiadać, tylko mam później. Czy mogę teraz odpowiedzieć? A jak pan chce, to teraz. No. Tylko chciałam od razu pana do programu. Jasne. Wie pani co, ja dawałem ściągać. Co więcej, w książce opisuję taką historię właśnie dotyczącą tego, jak na testach w szkole podstawowej machałem głową przy dobrych odpowiedziach i pani, która uczyła historię, powiedziała, żebym nie zachował się jak baran po prostu i żebym tą głową przestał jakby kiwać. Ja myślę, że to jest trochę tak, że bardzo często trzeba znaleźć jakąś granicę między lojalnościami. Tak? Na pewno kwestia ściągania jest jakiegoś rodzaju oszustwem. Na pewno chęć pomocy komuś, kto nie umie, jest jakimś dobrem. No i oczywiście tak bardzo często jest, że nieraz pomagając można zaszkodzić. Ja nie wiem do końca, czy na przykład właśnie chcąc pomóc, ja nie zaszkodziłem. Natomiast lojalność jest absolutnie najważniejszą rzeczą i nie bez przyczyny w najniższym kręgu piekła Dantego w Boskiej Komedii są ludzie, którzy zdradzili, tak? Czyli byli nielojalni. Między innymi kapuś zdradza, tak? Jest zdrajcą. W związku z tym to nie bez przyczyny tak jest. Tak? To jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, jeżeli ktoś zdradza, dlatego że wtedy my tracimy zupełnie jakby grunt pod nogami. Prawda? Już nie wiemy, co mamy zrobić. Więc nie zachęcam do ściągania, bo to jest sprzeczne z ideą liberalnego samodoskonalenia się. Ale jeżeli ktoś potrzebuje od nas pomocy, no może nie poprzez ściąga, ale poprzez to, żeby spotkać się z nimi, udzielić mu korepetycji w przedmiocie, którym jesteśmy lepsi, to jest na pewno dobra postawa. A co państwo myślicie na ten temat? Dawna ściągawka, czy też dawanie odpisania lekcji, a dzisiejsze czasy oparte o rywalizację. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za tę rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Pojawiały się pytania takie związane z ekonomią i tutaj rozmawialiśmy z profesorem, że w jakiejś części odpowiedział, ale nie tej czysto ekonomicznej. A ja chciałam przypomnieć to, o czym mówiłam na początku, przed naszą rozmową, że bardzo się cieszę, że mogę poinformować państwa,
że partnerem teraz naszego programu będzie Fundacja na rzecz Uczciwej Bankowości FAIR i w związku z tym będziemy częściej też zapraszali ekonomistów i będziemy mówili chociażby o sytuacji właśnie kredytowej, więc tych ekonomicznych tematów będzie więcej. Zachęcam Państwa do komentowania, co myślicie o dzisiejszej rozmowie, o refleksjach i oczywiście zapraszam do kolejnej rozmowy z Romanem Warszawskim już wkrótce. Do zobaczenia.